Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Mieliśmy w domu trochę biało-czerwonych gadżetów, ale jeżeli przyjedziecie tutaj nieprzygotowani, to nie ma takiej opcji, że jakoś bez oznaczenia tutaj przeżyjecie, bo tutaj wszystko, czapeczki, kwiatuszki, flagi z dowolnym napisem. Co tu jeszcze mamy? Malowanie twarzy, w ogóle wszystko już tu. Tutaj już jest impreza jedna wielka, a nawet jeszcze na skocznie nie dotarliśmy. Jesteśmy gotowi na zawody. 30 poniedziałek. Nie chciałabym siedzieć na tamtej ławeczce. Gdy tylko uda nam się wdrapać na górę, będziemy jedną z tych biało-czerwonych kropeczek. Do tej pory szliśmy za tłumem, ale już znaleźliśmy wskazówkę. Będziemy zaraz w sektorze C. Także zmierzamy na górę. Jest też strefa taka ogólnodostępna, no cały czas przez nią w sumie szliśmy. Leci żyła! On naprawdę leciał! Czyli on naprawdę, nie tylko w telewizji. To nie jest zmontowane, tak że on leci. On naprawdę leciał. Idziemy do Krówki Milki, bo my tutaj właśnie dzięki zaproszeniu Krówki Milki jesteśmy. Dzień dobry, Krówko, możemy zdjęcie i pomachać możemy do kawy. Mieliśmy słodkie powitanie od Milki, bo właśnie dzięki Milce tu jesteśmy. A teraz idziemy sobie znaleźć jakieś miejsce w sektorze. Do góry jednak, a więc belka startowa 19. Znaleźliśmy swoje miejsce. Wcześniej nie było nic widać, bo flagi zasłaniały, także trzeba było trochę się nakombinować i nagimnastykować, ale wspięliśmy się wyżej i naprawdę jest okej. Okay. Nie będziemy widzieli za bardzo, jak już tam zjeżdżają, ale w locie będzie im widać. A teraz w powietrzu Robert Johansson. Chłopak pierwszej serii drużynowego konkursu. Czarujemy. 3-4, wtedy świecicie. Łączna nota daje drugą pozycję Japończykom. 381,7 punktów. Miłość Zakopanej. Polewamy się niczym, bo nie ma szampana. To jest taka laserowa. Ja myślałam, że to magia telewizji. 467,1 punktów. 467 punktów. A ta zielona linia to jego cel. Dobra odległość, 135 metrów. 135 meters on that fin from Tricyk Beta. I teraz, które da nam to miejsce, proszę Państwa? 3/4, czy może trzecie? Czekamy na łączną notę dla polskiej reprezentacji. Trzecie miejsce, 528. Okej, jest przerwa na reklamę, także proszę, musisz coś zareklamować teraz. Ale nie ma ścisku.
Ja reklamuję, co ja mogę reklamować. Bardzo serdecznie zapraszam na kanał Mniejszy od Trzech. Polecam Milkę. Jest super zabawne. Koniec reklam, zaraz będą skakać. W 2003 roku miałem przyjemność zaprezentować mu, jak może wyglądać atmosfera skoków narciarskich. Jesteśmy tutaj na scenie. To jest wielki moment i wielki honor dla nas, że jesteś tutaj. And that Zakopane is this place where you're gonna pass your power. Właśnie ogłoszono nowego szefa skoków narciarskich. Donośny głos. Nowemu królowi skoków narciarskich. Walter, special moment. You will be on one stage with Freddie Mercury. Kiedy zapytałem Waltera, Walter, jaką piosenkę zagrać, kiedy będziesz przekazywał koronę? On mówi, North of my land, bo ta korona, skoki narciarskie, są miłością mojego życia. I tę miłość teraz przekazuję. Chciałam powiedzieć, że te emocje się udzielają, opaska, którą Walter miał zawsze na głowie. Those symbolic moments, when you will pass those crown. Which looks so beautiful on your head. Don't cry, but it's all your life. We know it. Perfect. Sandro Cortina, z Włoch. Nowy szef skoków narciarskich. Walter Hofer, legenda. The legend. Thank you for everything, Walter. Przemieszczamy się troszkę. Przypomnę, że pierwszą serię wygrała reprezentacja Niemiec, Norwegia druga, Słowenia trzecia. Wszyscy Rafała łapią za uszy. 28 metrów. Wielkie brawa, Piotr Żyła! A ja przypomnę, nowy rekord skoczni. 147 metrów należy do Yuki Sato. Był rekord, był najgłośniej dotychczas. Cudowny doping. Kuba Wolny, 118 metrów. I wszyscy skaczemy! 3, 4! Junshiro Kobayashi! Szanowni Państwo, a po kolejnej serii podniesiemy szaliki, które jak to się robi na innych dyscyplinach, rozłożymy je nad głową i Polska biało-czerwoni. Zaśpiewamy dla Polaków, że jesteśmy z nimi. Proszę Państwa, oczywiście Niemcy obejmą prowadzenie 136,5 metra. Tutaj lata nasz mistrz świata i mistrz olimpijski Kamil Solt. Kamil chyba troszeczkę do siebie. Chcemy zobaczyć szaliki nad głowami. Ależ pięknie tam słońce, księżyc, halo. I śpiewamy. Wszystkie szaliki w górze, to pięknie wygląda. Nad głowami. I śpiewamy głośno. Teraz.
39,5 metra. A reprezentacja Polski, jeżeli ktoś kiedyś, czekamy na łączną notę. Jeszcze się nie wyświetla. Już powinna. Już za chwilę. Pierwsze miejsce 1118 i 60 punktów. Brawo Dawid. Polska, Niemcy, Norwegia. Ale ci najlepsi jeszcze przed nami, proszę Państwa. Z numerem ostatniej reprezentacji. Ostatnią reprezentacją, która zamyka serię finałową, jest reprezentacja Niemiec. Czy przypieczętuje zwycięstwo Niemiec? Zdecydowanie! Wielkie brawa! Reprezentacja Niemiec, proszę Państwa, wygrywa w Zakopanem drużynowy konkurs Pucharu Świata! Dla reprezentacji Polski na 5. miejscu! Miejsce 6. Austria, 7. Czechy i 8. Szwajcaria. Za chwilę dekoracja dla wybiegu wielkiej kości. Rafał Gucia, dziękujemy jak zawsze za fantastyczny komentarz. Drodzy Państwo, zanim wyjdziecie, naprawdę człowiek tutaj mówi wszystko w 54 językach, jakie zna. Naprawdę, proszę, wielka trąba dla naszego komentatora, speakera sportowego. Proszę, brawa dla, wielka trąba dla Rafała Guci! Lecą polscy reprezentanci. Kto chce, może skakać, kto nie może spokojnie, ale było pięknie, biało, czerwono. Skaczemy! Oni swoje w górę wznieś, na życia cześć, krzyknijmy hurra! Tak jest, kochani! Widzimy tłumy fotoreporterów. Powoli przygotowuje się ceremonia dekoracji najlepszych drużyn. The winner of Team Ski Jumping in Zakopane! Germany! Deutschland! Niemcy! Konstantin Schmidt! Markus Eisenbichler! Stefan Laje! I Karl Geiger! Meine Damen und Herren, Nationalhymne Deutschland! No co teraz? Wieczorny spacer po cudownym zakochanym Zakopanem. O matko, ja sama się zakopałam właśnie. Rodzice są już w naszym pensjonacie i podobno bardzo fajne pokoje. Bardzo przyjemne, na tyle przyjemne, że nie chce im się tutaj wyjść na razie, dołączyć do nas. Słuchajcie, my jeszcze mamy całą torbę, tak, ale w domu zrobimy hola. Właśnie nie wiemy co tu nosimy, ale dostaliśmy jeszcze od Milki prezent. Nie dość, że oni nam sprawili najpierw taki prezent, to jeszcze za to, że przyjechaliśmy znowu do Nie dość, że Milka jest super, bo jest pyszna, to jeszcze zaprasza nas na skoki. Uzupełnili nasze domowe zapasy. Nie, w sumie to się nie da nazwać zapasami, bo zawsze kupujemy słodycze na zapas, a później nie ma tych zapasów, bo one znikają. I znowu trzeba robić zapasy. Ale na drogę myślę, że akurat taka torba słodkości bardzo, bardzo nam miła. Było super, naprawdę ekstra. Fajnie jest zobaczyć coś, co zwykle się zna z telewizji, tak od środka. No i właśnie takie rzeczy, które zauważyliśmy, to najbardziej mnie zdziwiła ta linia, która się naprawdę wyświetla w tym miejscu, gdzie jakby jest taki cel, który skoczek dobrze by było, żeby osiągnął, albo jakiś jego rekord wcześniejszy, żeby dobrze by było, żeby przeskoczył. Ja jestem zdziwiony, że jest komentator. Myślałem, tak, że będzie, nie wiem, nic. Tak, był komentator, cały czas wszystko słyszeliśmy na żywo. Był też telebim, na którym się to wszystko wyświetlało w naszej strefie. Więc naprawdę, naprawdę fajne emocje. No jeśli o minusy chodzi, no to tak jak wszędzie, na wszystkich meczach i tak dalej, trafiają się osoby, które przesadzają z alkoholem i troszkę ich ponosi nie w tę stronę wesołą.
wiadomo. Tylko no, no wiadomo, ale poza tym to naprawdę jest wesoło, jak się wyluzuje i ale nastawi na to, że jest ma... tłum wszędzie. To... Tak, ale nie ma co się nastawiać jakoś negatywnie, bo z dziećmi też ludzie normalnie przychodzą. Tak, nawet z wózkami, co podziwiam, w takim tłumie się przeciskać, ale ludzie pomagali inni, także, także wow, ile tu jest w ogóle cała uliczka. Była fajna atmosfera. Wyszliśmy już na ulicę, wszyscy kibice wchodzą na miasto, na jakiś spacer po Zakopanem. No i właśnie rodzice później do nas dołączą, ale my na razie jeszcze, mimo że już jesteśmy trochę padnięci, mówiąc szczerze, no to chcemy wykorzystać to, że tutaj jesteśmy jak najbardziej i wybrać się na krupówki, na jakiś spacer, na coś do jedzenia i coś ciepłego do picia. To jest dobry, bardzo dobry. Ładna. Jest choinka zakopiańska. A, tu imprezka w najlepsze. Wciągnęło go. Czym jestem ja, a ty królową nocy? Miłość patrzy w twoje oczy, zrozumiona jak motocy. Aż po dna. Szanowni Państwo, krupówki wieczorową porą. To co, no, na dzieje pizzę, się tak? Bardzo wiele. Nie no, coś, jak już jesteśmy w górach sezonu górskiego, jakieś te smażone sery i takie różne, to tak mi ostatnio zasmakowały. To jest bardzo zgubna miłość, ale uzależniająca. Ewentualnie jakaś zupka. Kwaśnica jakaś, albo żureczek, coś. Ciekawe, czy gdzieś coś dorwiemy wolnego jeszcze. Zawsze tam, gdzie ty budzisz się i chodzisz spać na własnym niebie, bądź tam. Zawsze tam, gdzie ty jest. 15. Warto było długo szukać, trafiliśmy do super miejsca. Mamy tutaj nasze zupki. Mamy chleba, mamy zupy. Czekaj, mamy tak, kwaśnicę, bo się skupię, żeby powiedzieć mamy dobrze. O, kwaśnicę na baraninie z suszonymi grzybami plus pieczywko. Mamy jest, bryndzową. Także wiesz, to jest moje. Bryndzową, czyli taką zupkę z bryndzy, z sera ichniejszego. Aha. I mamy jeszcze, drodzy Państwo. Jak się nie wiecie, na co zdecydować, to proszę bardzo. Rafał, nie ma tego problemu. Tutaj jest ściąga. Polewka na regionalnym serze z lanymi kluseczkami i boczkiem. To jest ta pierwsza. A druga to jest, czekaj, góralski barszcz, czy nie? Góralski barszcz. Barszcz na wędzące z sałatą masłową i ziemniakami. Ja, ciekawe. To jest smaczne. Jedzonko było naprawdę pyszne. Lecimy teraz na drugą stronę ulicy, bo przed chwilą machała mi moja mama. Z drugiej strony właśnie się tu umówiliśmy. Pewnie kupują magnes z Zakopanego. Ale tu pasujesz w tej bluzie pięknie. W ogóle trochę nam się zaparowało z tego, co widzę. Aha. Jesteśmy w Poroninie. Uuu, bardzo nam się zaparowało. Ostrożnie, ostrożnie, uwaga. A, chyba musicie się trochę ostudzić na razie. Czyli mamy całkiem nowe pokoje, tak? Mówisz, że budynek cały nowy? Tak. Ekstra. Wow, i tu jest kuchnia. Ja myślałam, że gdzieś na zewnątrz. Światełko tam jest. Czekaj. To. Jest. Okej, okay, mamy kuchnię. Jak się nazywa ten pensjonat, pamiętasz może? Jest szafa, jest jedna sypialnia. Balkon! Kocham balkony, idę wyjrzeć. O, i tu mamy... Aha, wow, i na stok, cały widok. A wy tam macie piękny, ale będzie rano. A, i z okna, aha. O Jezu, stanęłam na bardzo, bardzo zimnej podłodze. Ale zimno. Ale rano pięknie będzie.
Ulala. Ups. Sypialnia numer 1. Pokój nas zaprowadził lepiej w kawałek, ale jak zaczęliśmy mówić, że wy jeszcze jesteście na spółkach, to a, to wy macie podwójny. A, podwójny jest tutaj, aha. Bo tam był jeden dla jednej farby. No spoko. I tu drugi pokoik nasz. A, nie widziałam, myślałam, że tylko okno. A, i my mamy tu okno, tam, a tu balkon. Ulala. Za dnia. Komaga. Ulala. Tam. Rano zobaczycie. Aha, nie, mam nie nadzieję. Widzę na razie. A co tam jest góra? Giewont. To jest Giewont? Tak. Ale czad. Gdzie? I takie no rozgwieżdżone niebo jest piękne. Dobra, powiedzmy, że ci wierzymy. Tak, i będzie poranek. Yeah. I jeszcze jest łazienka. W łazience mnie jeszcze nie był. Jest prysznic. Nie, no ekstra. I siema. Odpoczywamy już wreszcie. Jak dobrze po takim dniu intensywnym przebrać się w wygodne ciuszki góralskie skarpety i na chwilę odsapnąć. Zaraz sobie zrobimy grzęca i będziemy się czymś zajadać. I mam małą propozycję, żeby zajrzeć do torby magicznej, która trafiła w nasze ręce, do której sami jeszcze dorzuciliśmy ciastka Milki, które przyjechały tu razem z nami. Tak mi jakoś tu kolorem do tej paki pasowało. Rafciu, losuj, co my tu mamy ze skarby? Mamy przepyszne, moją ulubioną mleczko z czekoladowe, to akurat dla mnie. I słuchajcie, zobaczcie, co my tu mamy. Co to jest? O kurcze, a jakie to jest duże? To chyba nie kurcze, to bardziej nie, krówka, to krówka, krówki. To dwie wielkie krowy. Moja, będziemy, każdy będzie miał swoją krówkę. Jakie czenderskie one są. Gdzie one się otwierają? Ciągnij. Tak, nożem, no potrzebujesz do tego. No tak, no przecież specjalnie w górę zabrałeś nóż. Po to, żeby otworzyć maskotkę. Teraz to ja rozumiem wszystko. Chodź. Dzień dobry. Krówka, wychodź tu mamy. O Jarzu, jaka jesteś słodka. Do proszanki, ale one są fajne, takie porządne miękkie. Bardzo fajne krowy, muszę przyznać. O, ja już się tu kładę z ale przepraszam, bo ja tu mam jeszcze taki liścik. Cześć, cieszymy się, że jesteś sercem z naszymi, bo jesteśmy sercownikami właśnie. W tej okazji przygotowaliśmy specjalnie dla ciebie drobny upominek, który sprawi, że radość ze wspólnego kibicowania będzie jeszcze słodsza. Pozdrawiam, zespół Milka. Zdecydowanie, dziękujemy. Słuchajcie, to nie koniec, bo mamy jeszcze oczywiście dwie czekolady. O, jaż. Całe szczęście, że wszystko podwójnie na razie, bo się podzielimy. Słuchajcie, mamy też tu też mam dwa pięterka. Batony wafelini. Tych jeszcze nie mam. Ja też nie jadłem jeszcze. Takie są akurat w kieszeń, żeby wziąć do kurtki narciarskiej. Akurat. No. To nie koniec. Co to? Czapki mieliśmy. I to są dwie czapki Milki. Zakładaj. Ekstra. Czekaj. Jeszcze. Jaki wiking. Ty, no panie. Ha. Nie poradzę sobie. Proszę bardzo, potrzymam. Adrianno. Zwolnionym tempie, proszę państwa. No, prawdziwa wikinka. Prawdziwa wikinka. No, czenerskie czapy. Ale przede wszystkim Milka sprawiła nam przegenialny prezent tym zaproszeniem na skoki narciarskie. Było naprawdę, naprawdę super. Chodź, tak jak przyjadę się swoich rodziców. Jak przyjdzie do nich bacoczko. Cowboy. Cowboy Milki. Jak dobrze wreszcie usiąść z grzanym winkiem. Ciastem. Tutaj takie piękne, kruszkowe ciacho. Rafciu, tam jeszcze górol, ostrzy noże. A ja coś chyba na szybko w TV odpalę i zacznę już przerzucać klipy na komputer, żeby wszystko już na jutro było gotowe, na kolejny dzień pełen wrażeń. Po całym dniu spojrzałam w lustro i zastanawiałam się, czy te rumieńce są spowodowane różnicą temperatur, grzanym winem, czy też może słońcem. To jest najmniej ciekawa opcja, bo jeżeli opaliłam sobie gogle narciarskie, to jutro rano będę miała bardzo miłą niespodziankę w lustrze. Dziękujemy wam pięknie za oglądanie vloga. Było naprawdę, naprawdę ekstra. No i ostatecznie decyzja zapadła taka, że jutro na skoki zabierają was rodzice. Także my będziemy sobie spacerować pewnie w tym czasie po Zakopanem, a cieszę się bardzo, że oni też poczują te emocje na żywo. Dzisiaj już uciekamy zbierać siły. Zapraszam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.